Przy o talentach u Mateusza możemy przegapiać końcówkę. Co się dzieje z tym talentem, który jeden ze sług zakopał w ziemi? Ostatecznie on trafia do tego sługi, który na początku miał pięć talentów, później miał dziesięć, no i będzie miał jeszcze jedenasty. Dzieje się coś szczególnego, co jest bardzo prawdziwe odnośnie każdego człowieka czy zło, czy dobro, jako buduje na tym, co było wcześniej. Jak myślę o tym, co złe, to myślę o tym, że jak raz grzeszymy, raz pójdziemy na jakiś kompromis, o wiele łatwiej jest nam kolejny raz upaść. Tak samo dzieje się z dobrem. I nie chcemy się zniechęcać też i tym, że niekiedy ten pierwszy krok wydaje się być mało efektowny. Może to jest pierwszy z tysiąca kroków, jakie zrobię, ale mam go zrobić. Nie mam zakopać tego swojego talentu, ale ruszyć w drogę. No i wtedy, kiedy będę w tej drodze to będę miał nadmiar, będzie dochodziło mi więcej, bylebym zaryzykował, spróbował i zaufał w tym wszystkim dobrem Bogu.